Cześć, witam Was serdecznie. Już tak tradycyjnie przychodzę jak co miesiąc z zawartością pudełka Glossy Box. Właśnie dzisiaj do mnie przyszło sierpniowe pudełko, ale zanim Wam pokażę kosmetyki, chciałabym przedstawić Wam mojego nowego członka rodziny, a dokładnie członkinię. Jest to Lili. Lili, pomachaj wszystkim. Lili jest Hawańczykiem. Jest to dosyć rzadka w Polsce rasa. Niewiele osób myli ją na przykład z Westami bądź z Maltańczykami. Lili ma teraz niecałe 3 miesiące. Urodziła się 11 maja. Jest u nas tak około od 9 dni. Strasznie rozrabia, ale strasznie ją kochamy. Po odejściu Leny nie mogliśmy się pozbierać. I w domu było bardzo pusto, dlatego też dosyć szybko zdecydowaliśmy się na kolejnego psiaka. Jeszcze raz pokażę Wam Lili. Tak. Ciekawe, czy nie będziemy przeszkadzać w kręceniu. I już. No już nie dawaj mi buziaków. Nie, już tak. Tak. Już nie udawaj takiej grzecznej. Dobrze, kręcimy. Już położysz się. Tak, łóżko. No, położ się. Sierpniowy Glossy Box przyszedł do mnie całkiem niedawno. Odtążę go odebrać i co w nim mamy? Tak wygląda całość. Pokażę Wam w ogóle, o ile dobrze się nagrał filmik z otwierania Glossy Boxa. Przy otwieraniu była obecna właśnie Lili, która bardzo ciekawiła zawartość. Tak, ciekawiła Cię zawartość. Zrobiłam parę zdjęć, nakręciłam filmik. Zdjęcia z tego co wiem to wyszły, natomiast nie wiem jak z filmikiem, ponieważ Lili jest bardzo ruchliwa i po prostu mój aparat nie nadąża za nią. Dobrze, zaczynamy po kolei pokazywanie i opowiadanie, co znalazłam w sierpniowym Glossy Box. Zapraszam do oglądania. Gdy otworzyłam sierpniowe pudełko Glossy Box, na karteczce spotkałam taka niespodzianka, a raczej zapowiedź niespodzianki. To jest właśnie ta zapowiedź. Jest tutaj napisane, że już za kilka dni czeka Cię niespodzianka. Śledź naszą stronę, zobaczmy co to będzie. I przechodzimy do prezentacji produktów. Pierwszym produktem jest Charmin Rose. Jest to kokosowy peeling do ciała. Tubka ta ma, już Wam mówię, o ile znajdę pojemność, 50 ml. Pełnowymiarowy produkt ma 200 ml i kosztuje 44,80. I co nam tutaj piszą o tym kosmetyku? Peeling do ciała z drobinkami z łupin, kokosa i cukru, który delikatnie złuszcza nam skórę i perfekcyjnie oczyszcza ciało. Pozostawia skórę aksamitnie gładką i aromatycznie pachnącą. Kolejnym produktem jest Clarena, już szukam. Bodyline, krem do biustu z efektem push-up. Oczywiście w takie cuda nie wierzę, ale zobaczymy. Jest to krem do pielęgnacji biustu. Push-up nawilża, regeneruje oraz wyjedrnia, pozostawiając skórę gładką i aksamitną. Stosowany regularnie zwiększa objętość biustu i modeluje jego kształt. Znaczy zwiększy, to ja bardzo w to wątpię. Tubka ma 30 ml, pełnowymiarowy produkt ma 200 ml i kosztuje 76 zł. Trzecia pozycja to Clinique. Jest to krem pod oczy All About Eyes. Ja miałam tą wersję Rich chyba, tą taką bardziej treściwą do skóry dojrzałej. To jest ta wersja podstawowa. Nasza próbka ma 5 ml, 15 ml kosztuje 165 zł. Jest to lekki krem pod oczy zmniejszający widoczność opuchnięć, cieni i drobnych linii. Kremowo-żelowa formuła sprawia, że makijaż oczu dłużej się utrzymuje. Przetestowany okulistycznie. Pamiętam, że tą wersję, którą kupiłam, tą Rich, byłam dosyć niezadowolona. To znaczy, nie widziałam jakichś takich super efektów w wygładzeniu zmarszczek, natomiast bardzo fajnie nawilżała, dobrze komponowała się, dobrze współpracowała z korektorami, z całym makijażem i jestem bardzo właśnie ciekawa tej lżejszej wersji. Czwarty produkt, to raczej nie pojedynczy produkt, tylko duet marki L'Occitane. Jest to żel pod prysznic w takiej fajnej buteleczce. Buteleczka ta ma, jest 30 ml, pełnowymiarowy produkt ma 250 ml i kosztuje 59 zł. Wzbogacony orzeźwiająco kojącym ekstraktem z werbeny żel delikatnie oczyszcza i otula skórę świeżym, intrygująco cytrusowym zapachem. Drugi produkt tego naszego duetu marki L'Occitane to mydło z kawałkami liści werbeny. Mydełko to było podane. Uwaga, tak, 25 gram. Pełnowymiarowy produkt ma 75 gram i kosztuje 22 zł.
Jest to medal z kawałkami liści werbeny, które delikatnie złuszcza skórę rąk i ciała podczas mycia. Bogata kremowa piana delikatnie perfumuje skórę cytrusowym zapachem, nie wysusza skóry. I piątym produktem w naszym pudełku jest Schwarzkopf Professional, szampon BC Oil Miracle. Szukam. Jest tutaj. Topka ma 30 ml, pełnowymiarowy produkt 200 ml, kosztuje 55 zł. Wzbogacony olejek arganowy ułatwia rozczesywanie włosów i odżywia te nawet suche i zniszczone, zapewniając im optymalną pielęgnację. Włosy stają się miękkie, jedwabiste i wyglądają zdrowo. Dodatkowym takim bonusowym produktem, kosmetykiem w naszym Glossy Box sierpniowym jest szminka, którą dla Glossy Box wyprodukowała firma Creolan. Bardzo lubię szminki Creolan, już o tym wiecie. Szminka ta kosztuje 30 zł, są to 4 gramy. Jej kremowa konsystencja sprawia, że usta po aplikacji stają się jedwabiście gładkie i miękkie. Pomadka cechuje się zarówno właściwościami ochronnymi, jak i bogatą formułą. Mam ją właśnie na ustach. Bardzo ładny, taki neutralny, przybrudzony róż. Myślę, że każdemu będzie pasować. To pudełko jest bardzo fajne. Na pewno nie pobiło poprzedniego pudełka, które było bardzo ciekawe i bardzo mi się podobało. Liluś, nie wolno, ona jest strasznie zaciekawiona tym pudełkiem. Bardzo, bardzo mnie ucieszyła szminka. Chętnie wypróbuję krem pod oczy Clinique. Co tutaj jeszcze? No, myślę, że ten krem do biustu Klaryna też przetestuję. Oczywiście nie liczę na powiększenie biustu. Bardzo lubię peelingi cukrowe i solne do ciała, więc ten kokosowy też na pewno znajdzie zastosowanie. Myślę, że wszystkie kosmetyki z tego pudełka przetestuję. Żadne nie wzbudza we mnie jakiegoś takiego wow, ale wszystkie są bardzo przyjemne, bardzo z dużą ochotą je wypróbuję i to by było na tyle. Jestem bardzo ciekawa tej niespodzianki, którą nam zapowiedział Glossy Box. Ciekawe, co to będzie. To by było na tyle. O! Już się moja Niunia stęskniła, tak, stęskniłaś, już pani kończy kręcenie, tak, teraz się pobawimy, tak, uwielbia gryźć uszy, w ogóle ostatnio oglądałam program o hawańczykach, było tam powiedziane, że hawańczyki nie szczekają, nie gryzą, to jest jakiś wybryk natury w takim razie, bo jak się na przykład nią nie zajmuje, to poszczekuje na mnie, chociaż nie jest taka bardzo szczekliwa i uwielbia gryźć, no czy to teraz wiadomo, że lubi gryźć, bo ją idzie syłka swędzą. Wczoraj byłyśmy na zaczipowaniu i odrobaczeniu za tydzień ma kolejne szczepienie. Tak? Będziesz mogła wychodzić na dwór, jeszcze jest na razie na kwarantannie, więc tak za bardzo staram się z nią nie wychodzić, żeby nie miała kontaktu z innymi pieskami. Tak, tak, no już uciekaj. Dobrze, pokazałam Wam Glossy Boxa. Pokazałam Wam moje nowe utrapienie. Do zobaczenia wkrótce. Na pewno postaram się w sierpniu nakręcić filmik o ulubieńcach, ponieważ mam kilka fajnych perełek. Mam też taki produkt, który po prostu mnie bardzo rozczarował, a raczej moje włosy. Chodzi o farbę do włosów apteczną, ale to opowiem Wam o moich ulubieńcach przy okazji właśnie kosmetyków, które mnie zachwyciło. Opowiem o kosmetyku, który mnie totalnie rozczarował. Dziękuję Wam za obejrzenie. Serdecznie Was pozdrawiam. Ja i Lili. Cześć, pa! Lili, co tam było?